Siemanko. Siemka. Dobry. Dzisiaj ten wielki dzień. A, dzisiaj nadszedł ten dzień. Dobra. Słuchaj, czy ty dostałaś zaproszonko ode mnie? A ja jeszcze nie wiem, bo kreator postać leci. A, okej, okay, dobra. No bo create. Zdecydowanie ci wysłałem. Wracam do angielskiego języka, bo ten polski jest po prostu tak ułomny. Wiem, zauważyłam, dlatego ja też. Tak, nie. Nie planuję w ten sposób grać. Dobra, to let's go. Let's go, znowu? Dobra, to ja sobie wypieprzam wszystko. Bo chcę się skupić na jednym dinku dzisiaj. Czy tu jest jakieś AI do polowania, czy będziemy się szukać jakiś, nie wiem... Wydaje mi się, że teraz już jest. Okej. Okay. No i kurde. Dejnonych, tak? Dobrze, tak jest. Dobrze. O, cześć piesek. Kurwa, akurat jest tak ciemno, że nawet go nie widzę specjalnie. Ale muzyk skacze. Dobra, jaki będzie, taki będzie. Czy nie ma czegoś takiego jak skip? Tutorial? No, przydałoby się. Dobra. Ale fakt faktem, że ten tutorial to jest po prostu... Za no. Każdym razem, przy każdym nowym linku musisz robić dokładnie to samo. Yep. Teraz słuchaj, u mnie leje i napierdala burza. Hehe. Więc jakby mnie rozłączyło to. Ale o tyle fajnie, znaczy warto robić te tutoriale, żeby wiesz, żeby mieć tego chociaż żółwika na początku. Yep. No dobra, wyszłam. To poczekaj, bo... Ja muszę jeszcze tu dokończyć. Ciekawe. Część mapy, którą poprzednio odkryłam, już mam odkrytą. Nie się znaje. Tak. Mapę będziesz miała zapisaną. Czom? Myślę, piesek.
Wiesz co, w zasadzie mi się wydaje, że ten tutorial można skipnąć od razu wychodząc z jaskini. Tylko, że no, to ale się nie opłaca. Nieopłacalne, no. Mój Boże, ja mam w tej grze 60 FPS-ów, co się stało? No. To jest niemożliwe. To jest właśnie to. To jest niemożliwe. O, jest uparty. Holy shit! Dobra, wychodzę z tutoriala. Jestem na zewnątrz. Dobra, party. Czy coś? Tak. Tab, social. Party. Nie search for party, Boże. Może player list? O. I tutaj idea. Pamiętam, jak się dodawało, już dawno tego nie robiłem. Group invade sent. Nie. Yeah. Git. Nice. No i dobra, czy i będziemy, teraz mamy... No? Będziemy jakoś widzieć? No ja ciebie już widzę. Ja ciebie nie widzę, gdzie ty jesteś. A ty sprawdzasz na mapie, czy ogólnie? Nie, rozglądam się po prostu. No to powinnaś widzieć ten, ale czekaj, bo coś mi się tu nie podoba. No pewnie. Nie wiem, czemu on mi ustawił 1600 na 900. Zastanawiałem się, czy to był motor, czy to był pies. Jedno teraz i drugie. Teraz już wiem. Aha, okej, okay, dobra, tutaj mam 50 akornców znaleźć, to przy mnie są. Mnie naprawdę nie widzisz? No, jest... serio cię nie widzę, gdzie ty jesteś? Widzisz, ja ciebie z kolei na mapie nie widzę, bo jesteś party liderem i chyba to o to chodzi. A to ty jesteś taka pro what's a meetup with group members. No dobra, no to idę. Gdzieś tam, gdzie się możemy spotkać. Możemy też na Waystone się po prostu przyzwać, Jezu. Sorry. Spoko, spoko, to nie o to chodzi. A, okej. Okay. Ja się zjebałam ze skałki, ale to chyba nie ma fall damage. Jest. Tylko Dajnonych po prostu może więcej przeżyć. Okej, czyli są crittersy. Ja mam zabić 3 dydelfodony, czyli te borsuczki małe. Ja mam pala... What? Pala ezoniła? What? Mowa. Nie wiem, czy to nie jest... Ale co to jest? Nie wiem, czy to nie jest to taka mała żabka. O! Żabka. What the fuck? Nie wiem. You tell me. To nie był dydelfodon, to wyglądało jak taka mała megalania. A to ty tu jesteś, dobra. I widzisz mnie już jakby, co? Tak. No nie wiedziałam, że to ty. Okej. Okay. Mam w ogóle... Aha, mam czas ograniczony, żeby znaleźć tą grotę. Zależy, o której teraz mowa. The Grotto. Find location, The Grotto. Aha, to tak, no ale to jest tam chyba pół godziny, nie? Tak. No to... Miało można. To nie ma czegoś takiego jak szukanie żarcia w DI, że nie wiem, bo se nie uchasz powietrzu i nie scentu nie ma i obawiam się, że nie będzie. Bo oni chyba są bardzo mocno wyczuleni na tym, żeby nie dodawać tego. Okej. Okay.
Stamina schodzi relatywnie szybko. Mhm. Ale tutaj możesz tak jak w DILu się kładziesz i się przez to wylogowujesz, tak tu jak się położysz spać, to ci to po prostu dużo szybciej napełnia staminę. Myślę, że usiądę, już mam prawie pełną. No. Zajebista sprawa. Mhm. Nie kurcz. Zostawaj. Generalnie jak widzisz taki zielony znacznik na, nie na mapie, tylko ogólnie. Na mapie też. To jest chyba miejsce naszego grupowego spotkania i możemy tam iść, żeby się jako grupa znaleźć. Rozumiem. Sprawdzę sobie, gdzie to jest. Możesz, kurwa, to jest bliżej ciebie. Prawdopodobnie. No ja już jestem na miejscu praktycznie. Mm. No dla mnie dalej jest niezrozumiałe, dlaczego jak jesteśmy grupą, to tylko na przykład jedno z nas widzi, tylko nie pamiętam, czy team leader, czy to drugie widzi jedno, a drugie nie widzi drugiego. To jest tak pojebany system, że... Ja już jestem na miejscu i myślałam, że to ty, ale to jest jakieś... Listar Borrow mam. Chyba mam po prostu, to są te do dobicia. Mhm. No i co teraz? Dobra, już nie mam staminy. O kurwa. What the fuck, ale to jest szybkie. Mhm. Jak ja mam to złapać? Musisz próbować. Ej, what? Impossible. Tam. No bez kitu, no nie dogonię tego w życiu. To się w którymś momencie zatnie jakieś drzewo albo coś. Ja się przed nim prędzej zatnę jakieś drzewo albo krzak czy coś. No come on, zwolnij. Jakie to uniki kurwa robi? Jej! Dobra, zabijam go. Brawo. Jeez! Co się namęczyłam, to moje. No. Ja co zrobić teraz? Zjeść sobie. Ale ja już nie jestem głodna. No to zostaw to, cholera. Zostawiłam, wziąłam sobie kawałek. No to ci służy głównie do tego, żebyś zrobiła questa i trochę sobie podrosła przez kilka sekund. No, ale to nie jest to, co miałam zrobić, bo mi nie tego, nie zaliczyło. Aha, nie zaliczyło, no to trzeba będzie jeszcze kilka razy to powtórzyć. Chyba, że to jest znowu kwestia tego, że... No. Że się zbugował quest i po prostu nie zacięło, no bo mi pokazuje... Jakby znacznik na tym boru. No tak, mi też pokazuje. No bo to znaczy, że musimy kopać, aż w pewnym momencie znajdziemy to, co nam jest potrzebne. No ja potrzebuję dydelfodony, a mi wyskoczyła jakaś mała jaszczurka. No właśnie mi też wyskoczyła jaszczurka, ale jak z jakimś grzebieniem na grzbiecie. No to to. Nie wiem, czy to nie był kryter, którego pierwszy raz to w ogóle jakoś fani zrobili. I on był jako mod, a potem go chyba dodali. Zaraz będę miał po staminie. Ale generalnie plan mam taki, że sobie dobiegnę tu do Waystone'a i ciebie ściągnę do siebie po prostu.
to było? Akornsy? Spygernacy niestety. Dobra, jakby co, to bądź gotowa, że cię zaraz będziemy teleportować. Okej. Okay. Jest gotowy do użycia. No, bez jaj. Okej. Okay. Przyjęłaś? No. Dobra, to teraz jak wyjdziesz do tego menu, gdzie wybierasz sobie postać, to tam będziesz miała tą ikonkę właśnie, tego listka takiego, jakby. Tam zamiast Enter World, to będziesz miała taki... Okej, okay, i mam po prostu... Kliknąć to. Teleportować do siebie, okej. Okay. Tak. Czyli najpierw logout. Tak. No dobrze. No Jezus, muszę poczekać, bo jest aktywny na innym serwerze. A tak, to może tam potrwać z minutę czy coś takiego. Dobra, poczekamy. Jakim dinozaurem jesteś? Owiec. Nie możesz się normalnie położyć, tylko w pół pościeli rozgrywać. Bo lubię ssać jajka. I guess. Co? Ja to mam jeszcze raz questa z Waystone'em, halo. Mało rozgrzewał mi całą pościel i tak się położył obok. No, pies, pies. Niby pies na świnia. Moje świnki teraz mają w klatce taką butelkę z zamarzniętą wodą, która jest jeszcze owinięta w koc. Żeby po prostu miały trochę chłodniej. Taka mała klimatyzacja. I słuchaj, śpią do tego przylepione takie, to jest niesamowite. Nie ma się o co dziwić. No, potwornie jest, ale teraz przynajmniej trochę słyszę, że pada. Mam nadzieję, że się trochę ochłodzi. Ja na swojej słonko wyszło, wszystko trzeba uparować, jest gorąco jak... O, mogę wejść, dobra. Dobry. Dobra, jestem. A jakie lagi są na tym serwerze, widzę? Ok. Nice. No dobra, to co teraz? Teraz... no co, mamy... czekaj, zobaczę, czy mamy jakieś te questy grupowe. Nie, mam lokal i jeden i kilka personalnych. Nie mamy jeszcze grupowych, ale to nic. No dobra, to ja bym... Możemy tak, poszukać pieczarek takich glowujących i powrzucać do tego Waystone'a, to nam się tu odnowi. Tylko to jest sporo roboty, ale możemy. No dobra. Zawsze to jakieś te... Ja jakieś... mam jeszcze te 15 minut na znalezienie tej grody, ale dobra, w sensie tej lokacji. A daleko ją masz? A nie wiem. No tak na mapie, jakbyś sobie kliknęła, to... Podejrzewam, że daleko. No po tej teleportacji to chyba daleko. A home cave'a masz? Find home cave? Nie. Czekaj. No, kawałek drogi jest ta grota. Powinnaś mieć find home cave. Bo jeszcze tylko... Kilka litersy. Dobra, ta grota sobie usunę, bo i tak, tak mam find home cave. To dawaj do home cave'a polecimy. Prosty. I mam find and use waystone. Dobra. Czyli to co jest tu? No tak, to kliknij sobie.
Już. Interact, okej. Ja też mam interakcję jeszcze, a już przecież to robiłem. Fajnie. Nie rozumiem, się pierdzieli. Czemu to wydaje takie suszarkowe dźwięki? Już słyszała go z daleka. Suszarkowe dźwięki. No jakby ktoś włosy suszył czy coś. No. Dobra, ja bym poszedł do tego home cave'a, bo jest tu niedaleko. Homecave'y w ogóle to możesz sobie dekorować, to jest już takie naprawdę MMO. No widziałam właśnie. No. Nas, którzy tak wydaje właściwie te, no, końce. Niochy? Przede wszystkim moim zdaniem najlepiej na te, na umiejętności. No. Później jak już sobie zbudujesz tego buildinga tak jak chcesz, to fajnie jest sobie kupić jakieś skiny. No i potem jak już nie masz co z tym robić, to home cave'a możesz sobie rozbudować. Tylko głupie jest to, że home cave dla każdego dinozaura masz inny, więc tak jakby nie... On ci się nie przenosi z dinka na dinka, tylko masz za każdym razem coś innego. Dlatego ja mówię, ja chciałem skasować te wszystkie postaci i zacząć to robić od nowa. Bo takie granie za każdym razem innym dinozaurem to sprawia tylko tyle, że masz... Jezu, jakie tu są lagi na tym serwerze. Sprawia tylko, że masz, no na każdym dinku miszmasz i wszystkie są, wiesz, żółwikami. A, no i restarty serwera co 2 godziny to jest taki standard. Jeszcze się z tym nie ogarnęli. Ale ja to się już nie mogę doczekać, aż nam zrestartuje ten serwer, bo... No, bo lagi. Lagi straszne. Dostałeś wrażenie? Nie. Tejnonych to może naprawdę sporo przeżyć. Czy ty po prostu skarżysz na sam dół? Ja, tylko tu akurat głupio wybrałem, ale zaraz to ogarnę. O, teraz dostałem obrażenia. Ale to tyle co nic. Oczywiście można też szukać po prostu jakichś, wiesz, zejść, bo... O tyle fajnie są te góry zaprojektowane, że zawsze jakieś wejście i zejście znajdziesz, tylko musisz... Czy uważam, że nawet jak się znajdziesz na jakiejś chujowej półce, to i tak najczęściej masz z niej jakiś... Tak. Dobra, ja muszę zregenerować staminkę. Ja też. Aha, i widzę, że mamy tą ikonkę, że jak gramy w grupie, to nam się szybciej jakby... no szybciej wbijamy level. Czyli exp po prostu jest większy. Mhm. Okej. Okay. Dobrze widzieć. Dobra, ja to bym chciała czat wyłączyć. Weź sobie na przykład, nie wiem, jakiś grupowy, to też tymi nawiasami łamanymi, kwadratowymi. No, no, no. No i enter i ci zniknie. Najlepiej grupowy, bo mamy 100% prawdopodobieństwo, że nie będziemy pisać do siebie. O, nie. Czekaj. A, akorąc już chyba nam... Ta, nie są potrzebne. To nie jest potrzebne. Akorncy, to są te żołędzie. No wiem. No, przez chwilę mieliśmy taką tą... Ale wiesz co, tu możemy skoczyć, bo tutaj będzie ten Critters. Możemy zobaczyć. Tak samo przy jeziorze często są te Lakewidy. To jest akurat mój personalny, ale nie wiem, czy ty też nie masz takiego, żeby znaleźć tutaj. Nie. Okej, okay. Bo personalne to są teraz... te czerwone. Zielone są grupowe. Nie, na tym personalnym mam 25 patyków. Aha, znaczy okay. Patyków, to są wielkie te, ale no patyków. Mhm. Dobra, kopię tutaj. Ja piję. Okej. Okay. Już nie piję. A jak ty kopiesz, to ja nie mogę. Tak? No. Kupio. O. O, to też mi wyskoczyło ostatnio. Nie. Żaba jakaś taka. No faktycznie dosyć. Ha, dostałem od ciebie. A, ty i od ciebie też. Nice. Ale możemy sobie to zeżreć przynajmniej tyle. Chociaż powiem ci, że ja nie będę tego robił, bo tak naprawdę jak ci zejdzie jedzenie,
To też będziesz miała questa survivalowego, on będzie z kolei żółty, żeby znaleźć jedzenie i picie, a to jest dosyć proste, więc opłaca się cały czas trzymać na low. A, okej. Okay. No. Czyli co dalej te critersy, no nie wiem. No, są nieaktywne, no. Okej. Okay. Ja myślę, że on za jakiś, bo ja nie pamiętam, bo generalnie ja przestałem w to grać jakoś jak critersy wprowadzili. Nie wiem, co ile one się teraz respią, te, bo na pewno cały czas będzie w tym samym miejscu, nie? Tylko pytanie, czy trzeba na przykład za 2 minuty odczekać, czy 5, czy chuj wie ile. Nie wiem, jak wolno się chodzi w wodzie, to jeszcze się odpływa. A nie wiem, bo nie przepłynąłem, tylko tak przebiegłem przez. No, mnie już wzięło napłynięcie i strasznie dużo staminy mi zżarło przy okazji. Bo to chyba trzeba mieć odpowiedniego dinka pod to. No ale brakuje tutaj tego scentu. Generalnie tak z VAT, to moim zdaniem graficznie jest no dużo gorzej niż w The Isle. Nie brzydko, ale gorzej. Nie, no brzydko nie jest, ale jest gorzej, tak. No. Ta mapa jest strasznie wkurwiająca, ale na szczęście no to nie będzie jedyna mapa. Zresztą już widziałem screeny tej drugiej, jest przepiękna, więc nie mogę się doczekać. No i jeśli komuś nie pasuje taki bardzo, wiesz... No jednak jest to MMO, wszystko jest takie bardzo umowne, no chodzimy dinozaurami i zbieramy grzybki albo wiesz, żołędzie. No to będzie miał z tym problem po prostu, no nie ma innej opcji, nie. Albo że masz mieszkanie w tym Home Cave'ie. Tak. Które możesz dekorować. Tak. No nie jest to taki survival, powiedzmy, skupiający się na realizmie jak The Isle, nazwijmy to. Chyba znowu się będę musiała vlogować, bo nie działa. Okej. No rzeczywiście, ale to... To jest dziwne. Grupa mi się rozłączyła. No bo się wylogowałam. Aha, okej, dobra. O, i teraz działa, ja walę. Czyli relog wystarczył. Tak. A ja wyjdę z jaskini i wejdę i zobaczę, czy to pomoże. Nie pomoże jak coś. Okej. A zobacz, my jesteśmy dalej na tym samym serwerze. Bo skoro mnie dodałaś do znajomych, no to tak. No to ci powiem, że jak ostatni raz w to grałem, to nie było takich problemów z tym, ale myślę, że to może być nie kwestia serwerka. Teraz ja się wylogowałem jak coś. Ok. No, oczywiście. Teraz działa. Dobra, fajnie. Trochę się trzeba dodać z powrotem. Znowu. To co? No dodać się. A, tak. A to można się na dwa sposoby dodać. Tam przez social, albo jak jesteś obok siebie. To wciskasz V i jak masz to koło wyboru ikonki, to możesz... O, ten plusik z człowiekiem to tam możesz. Ale fajne mają dźwięki. Yep. Dobra, liczy i akordy. No, mamy ten grupowy na 150 akordów. Grupowe questy generalnie są dosyć... No takie lukratywne, ale też więcej trzeba robić, nie? No tylko robisz dwie, kilka osób, to też inaczej. A najfajniej jak ci się grupowy i personalny zbiega, bo na przykład ja mam personalny, żeby znaleźć 50 akordów, a grupowy 150, nie? Więc okay. To jest fajna opcja. Ja mam jeszcze raz Interact with the Waystone, bo oczywiście nie mogłam. Tak, i myślę, że wtedy też powinniśmy się byli przelogować. Może. Dobra. No i dalej mam, żeby znaleźć te 5 minut na to grotto, ale to jest... No nie, to jest daleko. To jest przy innym Waystone, który jest na drugim końcu mapy. No to 5 minut nam nie wystarczy na pewno, żeby się tam dostać. Nie.
Generalnie akoroncy są zawsze, zobacz, tu są. Są zawsze na takich, jak masz tą mapkę, to na takich brązowych terenach. O, okej. Zauważyłem. Także w takich bym szukał. W takich grupkach sobie leżą zawsze, także łatwo je zobaczyć. Mhm. Ale ogólnie interaktywne przedmioty żadne podświetlenie nie mają ani z tym guście, tak? Musisz sobie wizualnie znaleźć. Mają trochę podświetlenie, jak jesteś bardzo blisko, nie? To ci obrysowuje. No to widziałam, tak. Ale tak z daleka, żeby je nie patrzeć. Nie, z daleka, nie. No wiesz, no też nie chodzi o to, żeby wszystko ułatwić. No nie wiem. Jedynie co, to dopóki nie jesteś chyba subadultem, to jak ci spada jedzenie bardzo mocno, że tak już jesteś na... że ci się załącza ten quest, to wtedy ci jeszcze pokazuje to jedzenie na mapie dodatkowo. Tak, ale już od subadulta musisz sobie radzić sama, czyli musisz znać te miejsca, gdzie może być jedzenie. Tylko, że mówię, tego to jest od groma. Teraz jeszcze jak dodali te critersy, to co chwilę masz jakieś, wiesz, jakieś miejsca, gdzie możesz sobie jego wykopać. A jeszcze dodatkowo są porozrzucane te ciała dinozaurów po mapie, także... No i one też się spawnują w tych samych miejscach, także jak się nauczysz, gdzie są, no to... No, okej. Potem ci jest łatwo. No w ogóle contribution pokazuje. Wow. No, okay. Bo to też jest w sumie istotne, bo on to jakoś tam ładnie rozdziela, w sensie, że jakbyś na przykład ty zrobiła 1%, a ja 99%, no to ja dostanę dużo więcej niż ty. A, czyli to po prostu rozdziałka na expa, okej. Okay. Tak, tak. Nie, no nie działa to tak, że jeden pracuje, a drugi się opierdala. No, rozumiem. Szkoda. No to dobrze, że... Tak. Tak, ja już wiem, że szkoda. Tu jest sporo tu tego, jak na stronie, trochę tych ikorsów. A ja właśnie teraz przez jakiś czas nie mogę żadnego znaleźć. No ja tu cały czas, od kubki do kubki biegam, to jest ich pełno. No to biegnę gdzieś tam w twoim kierunku. Trzy kubki, cztery kubki koło siebie praktycznie. Nice. Wszystkie zdążę obrobić, zanim tu przybiegiesz. Wiesz co, może tak być, bo mi się stamina właśnie skończyła. Sobie kroczę dzielnie. Dobra, jeszcze dwie mi zostały. I ostatnia. Skitu. A to chyba jednego pominęłaś w ogóle. Możliwe, ja biegłam bardziej przy brzegu. Okej. Okay. Bo one się respią, teraz mi się przypomniało, one się respią w taki sposób, że tak jeden po drugim, nie? Więc jak tam wybrałaś jakąś kubkę, to potem, wiesz, pojawiają się pojedynczo. No wielkie te inkorsy, tak szczerze, że bądź kurde jest większy prawie niż ja. No tak, no ale też my jesteśmy małe piździuchy. O, ale właśnie, taka dosyć ważna rzecz, o której mogłem ci jeszcze nie powiedzieć, że jak zginiesz, to nie zabiera ci całego jakby progresu, tylko część tracisz, więc wiesz, nie ma tego zagrożenia jak w DIL, że... Zaraz wszystko straci do zera. Okay. Ogólnie to mi się teraz pokrywa liczy z tym, z moim personalnym. O, no to widzisz, to bardzo dobrze. Mi się już nie pokrywa, ale Lakewitsy też lubię. Lubię robić, bo to łatwo znaleźć w wodzie. Zazwyczaj są w dużych grupach, także też wybiegnę tutaj. A liczy z kolei były chyba na jakichś właśnie takich bardziej zielonych polanach. Też tak w 100% się nie dam. Nie wiem, ja wpadłam kilka razy na liczy, ale... A...
On zawsze te questy tak dobiera, żeby one były gdzieś niedaleko ciebie, nie? Że... Mm. Więc myślę, że znajdziemy w końcu. O, okej, okay, dobra, czyli ty... To ja już się przygotuję. No, gotuj się. No, niestety. No, to sam. Mhm. A co to w ogóle jest? W sensie, nie nazywa mi tego nawet. Miała jakąś tam swoją nazwę, ale już zapomniałem, szczerze mówiąc. W każdym razie, na razie nie jem, bo jeszcze mam... mi nie włączyło tego questa na ten, na survival. A to zawsze 50 punktów, nie? To piechotą nie chodzi. No dobra, staram się szukać liczy. No ja też poszukam tego. Jak znajdę, to od razu sprawdzę, na jakiej, na jakim terenie leży, to będziemy wiedzieli, gdzie się kierować. W sumie one są dosyć podobne do akornsów, można się nawet pomylić. No, są takie spore i wyglądają. Znaczy są ciemniejsze. No i takie bardziej okrągłe, wiadomo. No. No i ten żółty... O, to idę. Czyli na takim jakby żółtym terenie, albo na zielonym właśnie. Zielonym raczej. Okej. Okay. I ten żółty pasek, co masz na dole, to on ci pokazuje twój jakby exp, ale tylko do następnego jakby stadium. To nie jest tak, że cały masz... czy jak cały zapełnisz, to już jesteś full adultem, tylko to będzie... No właśnie widziałam. No, no, z jednego stadium do drugiego. Także jak widzisz trochę, to na pewno zajmie. No. A to i tak, wiesz, Deinonych, który zapierdala bardzo szybko, jakbyś tak z Spinozaurem grała. Bo generalnie expisz w ten sam sposób, każdym dinozaurem. I teoretycznie to rośnięcie każdym dinozaurem trwa tyle samo. Tylko, że po prostu im większe, tym się wolniej porusza, więc... Aha. Więc teraz sobie popalamy od questa do questa, ale nie zawsze jest tak kolorowo. Dokładnie tak. Okej. Okay. No i ludzie byli oburzeni, że jak to jest, że 16 godzin na przykład grasz i dopiero wtedy masz full adulta, nie? Bo byli tak przyzwyczajeni do The Isle i do tego, że tam masz kilka godzin i zrobione, że w ogóle nie mogło to przejść, nie? A ja mówię, no to jest bardziej, jak już porównywać to do WoWa, gdzie potrzebujesz też kilkudziesięciu godzin, nie? Żeby sobie wymaksować postać i to też jak zapierdalasz. Bo jak grasz tak normalnie, to wiadomo, to jest godnie raczej idzie. Teraz mam znowu ikonce, no, personal. O. A ja szukam tych liczy i tak... O! Tu się chyba coś rozpiło właśnie. Tak. To mam 1% contribution. O, i wiesz co? Ja mam już na żółto Find Water. Także mam już pierwszy quest, ten survivalowy. Ale jeszcze poczekam ja na jeszcze ciebie. Nie mam. No, poczekam na ciebie. Jak widzisz, wodę znaleźć tutaj najprościej chyba, bo... No bo jest zaznaczone na mapie. Jest zaznaczone na mapie, oczywiście może mieć zły stan i wtedy musisz szukać następnej, no ale to... What? No. Tutaj stan wody jest... A jak skąd mam wiedzieć, że ma... No musisz podbiec do niej i sprawdzić, jaki jest stan. Okej. Okay. No. To jest... To w sumie naprawiło tę grę. Szczerze mówiąc, bo do momentu, gdy oni to wprowadzili, to był taki symulator spotykania się ze znajomymi w grze o dinozaurach. Czyli siedziałaś sobie zawsze tam na środku przy tym największym jeziorze, wszyscy przy nim kampili i po prostu sobie gadali tam. I to było tyle. A odkąd to wprowadzili, to się nagle okazało, że żeby przeżyć, trzeba rzeczywiście chodzić, szukać tej wody,
czasami odstraszyć kogoś od niej, bo to jest twój teren, nie? Fajnie, fajnie to rozegrali. Dobra, a, widzę kolejną liczbę. Czyli ten stan wody się tak po prostu zmienia czasowo, tak? Nie, w zależności od tego, jak dużo się z niej pije. Ooo! No, czyli jak jest dużo dinozaurów przy jednym akwenie, no to... to się psuje po jakimś czasie ta woda. Jezus, psie. Tylko coś z głośniejszym silnikiem podjedzie i pies się odpala. No tak. On nie lubi takich burczących rzeczy. Nie, to są uroki pieska, ja bym chciał. Cały czas. On tam za darmo. Z dopłatą nawet. O, to fajnie, to z dopłatą to jeszcze. Jeszcze bardziej. I co, nie masz jeszcze Find Water? Nie. No, jest, mam niecałą połowę. Hmm. Znaczy, trochę ponad połowę mam, o, tak chciałam powiedzieć. Aha. I jeszcze mi questa żadnego nie ten, nie dało z tego tytułu. No dobra, to ja pójdę już po tę wodę, bo już zaczynam się niepokoić. Dobra. O, tutaj też są skałki solne, które można jeść, ale... O, wiesz co? A w sumie to skocz do mnie, to ci pokażę od razu, też fajny myczek. Tylko to liczy zbiorę, czekaj, bo ja już tu mam. 5 minut mi się pokazało na zbieranie wszystkiego. A, okej, okay, bo żeśmy opuścili teren, na którym wzięliśmy tego questa, tak jakby. Na którym się pojawił. W sensie został nam przezielony. Tak, tak, tak. Okay. I jeśli w 5 minut tam wrócimy, to normalnie mamy cały czas jeszcze możliwość zbierania tego. Ale zdążymy. No już. Aha, bo... A, dobra. Ja odbiegłam. Noki. No i też mówię, szkoda mi trochę, że nie pokazuje się tak jakby... jak to ująć? Gdzie są granice konkretnego terenu? Dobra, jak sobie to zjesz, to ci zacznie spadać woda i wtedy będziesz miała tego questa na wodę. Krótko mówiąc. Jest. Znaczy, czekaj, mam status, ale questa nie mam jeszcze. Nie, ale ona ci teraz chyba za dwie minuty będzie spadać. Mhm. Także możemy już zacząć jej szukać i jak ci się załączy quest, to możesz się napić. I dalej liczę, szukam. Aha. A ja patrzę, gdzie mamy... Tu mamy najbliższą wodę. Tam, gdzie są te, oznakowanie na Crittersa, no on jest na przewodzie. Mhm. No, już poszukałeś te? Na samochody, na mini? Tak? Dobrze. Ładny piesek. Dumny z siebie jesteś, że grzesz japę? O, a mi się na przykład wyłącza teraz Lakeweed, więc wiem, że będę musiał tam zaraz wrócić, ale to już jak się napije. O, też tak na przyszłość takie zielone krzaczki z czerwonymi, nie wiem, siatkami czy coś takiego, to dla roślinożerców do żarcia. I główne źródło. Główne źródło, ok. Mhm. No i co, matka miała już być po psa, jej nie ma. I zaraz bym musiała zimprować na spacer, nie? A chcesz się wyzbyć po prostu. Tak, to nie mój pies. Znaczy... Zależy jak na to spojrzysz. Dobra, słuchaj, tutaj mamy jezioro po prostu idealne, 100%. Także ja już piję. Ja jeszcze nie mam tego questa. A już mam nisko wodę. Jest jeszcze możliwość, że po prostu, bo tam chyba jest maksymalnie 5 questów ci się wyświetla, także jak masz więcej, to po prostu on ci się nie pokazuje, ale jest. Ale więc... on jest, okej. Okay. Mhm. Żeby sprawdzić, to sobie możesz tab, quest i tam sprawdzić, czy masz survivalowy. Nie, personal group i local. Aha, no to jeszcze ci się nie ten, nie, po prostu jeszcze ci nie spadło tyle tej wody, że... Prawda? Okej. Okay. No, najwyraźniej. No to musi być rzeczywiście takie low, myślę, że gdzieś 30%, coś takiego. Dobra, ja wracam, bo mi się tam wyłączają aż 3 questy, to lepiej, żebym był tam niż tu. Ale ja chyba też muszę tam być, żeby się nie wyłączyły. Czy nie wiemy też, jak to jest, czy tylko jedno z nas musi tam być, czy quest leader, tak jakby, znaczy w sensie lider grupy? Chyba lider grupy. A mój personal quest też się tam odlicza. No.
No bo się zbieraj te liczby, bo się opierdalasz. O, mi na przykład już zaczął pokazywać jedzenie, a questa na jedzenie nie widzę. I teraz jak wezmę sobie quest, to mam survival quest i jest fine food. Ale to jeszcze nie jest chyba... jeszcze nie umieram. Wolałbym najpierw te questy kończyć. Ej, no wróciliśmy do gdzie byliśmy, tak? Nie? Maybe? I dalej odlicza. Okej. No, chyba gdzieś tu byliśmy właśnie. Nie, no, może bardziej tam na tym zielonym mi się wydaje. Czyli tak jakby... Nie, tam nie byliśmy na bank. Nie? No dobra. Na bank byliśmy gdzieś tutaj. To dziwne. O, git. A, widzisz. Na pewno byliśmy gdzieś tutaj, bo były tu moje jeszcze zaczęte kubki liczy. No, Riverland. No. O, i akurat znalazłem liczy. No i czasem nawet dobrze odejść, to one się zrespią wtedy, w jakimś tam stopniu. Idę i skałkę dziabnę. Bo nie, dalej nie, bo w sumie ta skałka to mi na niewiele wystarczy, a tam pójdę sobie jeszcze, popoluję na te critersy, to może Little Fodona znajdę. No i się co oznacza, bo tego wcześniej nie widziałem. Jak masz Riverland, mam na przykład 33%. Odlicza. I to jest, że... Odlicza znowu. Aha. Leader remains on same do poi. No, to musisz się wrócić trochę. Ty się musisz wrócić. Ja jestem liderem, ty jesteś liderem, ty masz gwiazdkę. Co? No. To ja jestem na Riverland. Ale ja w sumie cały czas biegam w tym samym miejscu. No widać, to jest już krawędź Riverland, bo na pewno jakbyś była tu, gdzie ja jestem, to już by było ok. Ale ja nie mogę tam być, bo muszę zaraz do wody biec. Ja mam bardzo mało już pragnienia i ci powiem, że niebezpiecznie. A. No to dawaj. Ale ja to... nie mam questa. No ale chyba jak się zastopuje, to nie wiem, czy on zaczyna odliczać od początku, czy ten? Nie, chodzi mi, że survival questa nie mam. Aha, no to dziwne. A nie wiem, ile mam procent tej wody, bo nie pokazuje. No, ale odlicza mi od początku wszystko. Tak, czyli masz 5 tak. minut, to ja ty ludzie. No dobra, to dawaj, idź się napij. A ja przy okazji sobie critersa złapię, bo też mam słabo z jedzeniem. Mi się jedzenie praktycznie w ogóle nie zmienia. No bo najadłaś się tymi skałkami solnymi. Tak, najadłam się. Dziuba ledwo namoczyłam. No. Tak, ja pozbieram do końca tej liczby, bo tutaj jest 3 kubki po siebie. 4. No, a tam nam brakuje dosłownie 6. Nice. Teraz acorny muszę zbierać. Akurat one są też na River, tam lansach czy jakim tam. I no. Chociaż mam ich tylko 50 pozbierać. Nie, nie ważne, mam ich 150 pozbierać razem z tobą zresztą. A tutaj akurat najlepsze miejsce na ich zbieranie było. No i znowu kurwa te. A może on w danym jakby. Może przy wodzie to będzie spawnowało tego gakona. Na przykład. Ale nic. Ważne, że jedzenie jest. Ja pierdolę. Aha, samochód chyba przejechał. Matka wreszcie przyjechała. Nie, u mnie cały czas samochody jeżdżą, bo mi wybudowali pod balkonem prawie linię samochodową. Samochodów. So you know. No, chyba przyjechała. No, to byś miała problem z głowy. O, find water, quest complete. Ciekawe, że go nie miałam w ogóle. To co dziwne. No. Bo no, patrzę na tę kategorię, nie miałam innego niż personal team i te. Ty! Co tam? To wystarczy zeżreć i już ci się, już możesz jeszcze raz kopać. Może to do końca trzeba wykopać. O! O!
Jednak nie, jednak co jakiś czas inny wyrzuca. A ciężko go dziabnąć. O, nice. No nie wiem. Skitu, opos. Mhm. Smacznego. Nie no. Idę zobaczyć, czy to matka była faktycznie. Dobra. Jelitko. Rozdrapałem go na części. No nie, jeszcze nie musi wywracać, chyba mam czas jeszcze. No... trochę. No, kto tam będzie wylatywać? Ja ciągle potrzebuję tych trzech dydelfodonów i to kurwa, ja widzę zajmie. Potrzebuję trzech palaesoniwa, cokolwiek to jest. Może to ta jaszczurka właśnie. Nie, bo by nie zaliczyła, zabiłam już przynajmniej 4. Znowu ten gówniak. A. Jezu, biega po tych krzakach, chuja, nic nie widzę. No właśnie. Korps. Wygoogluję sobie, co to jest, opalaje coś tam. Dobra, a ja go rozniosę na części. To jest. To jest jaszczurka, ale inna. To wygląda jak. No, z Komodo. Ten, jakby tam był. A, czyli no to. Tak jak tak. Mała Megalania. No i trzeba wrócić, tylko nie pamiętam, w którym stanie to było w tom. Ja jeszcze jednego wykopię. Ale czas. No wiem. Nie wiem, w którą stronę to było. Znowu szczur. I to jest ten, co trzeba? Mhm. No trochę ich dorzucili. Ja myślałem, że tam będą ze 4 gatunki, a tu widzę... no więcej. No i nie wiem, czy zdążę 20 sekund? Zdąż. Doubt. Nie zdążę. A no faktycznie. Nieważne. Wystarczy przejść na jakiś inny teren i nam da innego questa. Dobra, gdzie my lecimy? Kręcimy się w kółko, czy co my robimy teraz? Ja bym musiał do tego Waystone'a jeszcze raz iść. No to dawaj do Waystone'a. I kliknąć go chociaż. Ja to się nie mogę doczekać, aż oni tutaj dodadzą jakieś dungeony. Bo bardzo liczę, że coś takiego zrobią kiedyś. No jeśli to ma być MMO, to niech będzie MMO takie, wiesz. Chuj. Z bossem na końcu, z healowaniem. W ogóle jest jeden dinozaur, chyba lambeozaur, który healuje. Autentycznie ma dźwięk, który healuje kumpli. What? No. Ok. No i też fajne, że na przykład nie ma tutaj w ogóle pojęcia mix packingu, bo gra tu zupełnie inaczej załatwia, że każdy dinozaur ma jakby tam określoną liczbę punktów, a w danym teamie masz na wykorzystanie, załóżmy tam, nie wiem, 9 punktów i załóżmy Deinonych zajmuje tylko jeden, także w jednym teamie możesz mieć 9 Deinonychów, ale na przykład Spinozaur zajmuje 3, więc możesz mieć, załóżmy, tylko 3 spinozaury w teamie. A, czyli do grupy możemy sobie dodać też inne gatunki? Dokładnie tak, jakie chcesz tak naprawdę. Jedynie tylko roślinożercy i mięsożercy nie można tego połączyć ze sobą, ale to jest jakby logiczne. Stamina. A, u mnie też w końcu. Tylko jeszcze? No też. Ale za to super jest, że jak się położysz spać, to naprawdę zanim animacja się skończy, to już masz staminę tutaj napełnioną. No. Przynajmniej tak ma Deinonych.
Bo wiadomo, co gad to inna padaka. Połóż się, psie. No bez kitu. Jak matka zaraz nie przyjdzie, to będę musiała iść z nim na spacer, bo on nie wytrzyma tyle. Spoko. A miała być. Nie żeby coś. Spoko, to mówię, tutaj questowanie akurat to jest powolny proces. No chyba trzeba będzie. Taki shit. No i dupa. Nic? Nic się nie dzieje. Co, relo? Przelać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Jeszcze mi się położył za fotelem. Mój Boże, u mnie też nie. Dobra, spróbujmy. Nic się nie dzieje. Kurwa. To co? No, nara? No, chyba nara. Nie. Muszę się naszej znajomej z serwera zapytać, co się stało, bo generalnie oni zawsze jak były jakieś, jakiekolwiek bugi, nie? I to takie naprawdę niewielkie, to mają świetny system backtrackingu, gdzie jak im zgłosisz coś takiego i oni to potwierdzą, że był tam bug, to ci jeszcze skórkę dają za darmo od takiego backtrackera, nie? No. A i tutaj teraz jak widzisz... się położysz spać, to się wyloguje automatycznie, czy...? Nie, jak się położysz spać, to tylko staminę naładujesz, a żeby się wylogować, no to musisz wziąć logout po prostu i najlepiej odczekać za 2 minuty. Okej, okay. To ja się kładę i idę z psem. Dobra, to ja też się wyloguję. Wiesz co, to skończę tego streama i po prostu potem odpalę następnego, bo też nie wiem ile ci to zajmie, a też bym sobie zrobił jakieś jedzenie czy coś. O, to jest dobry pomysł. No, to jest zajebisty pomysł. Jeszcze się złapiemy. Ja. Dobra, no to hejo. No hej.